Nie, także gospodarstwo wygląda tak po wakacjach. Trochę tutaj posprzątałem. Susiewnika nie ma. Pewnie gdzieś go przestawiłem, widzowie. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo tutaj bym go nie zmieścił, ale. Że pod halą jest ten siewnik w sumie? Chyba do hali go wsadzałem. Ukradli mi siewnik? W ogóle. Znaczy tutaj fenda. Patrzę, tutaj nic nie ma, żadnego traktora. Czy te przyczepy są tak? Gdzie jest fend i gdzie jest ten? I gdzie jest ten traktor żółty? Kombajny są. Wózek jest to. Widzowie, okradli mnie, jak byłem na wakacjach. Ja pierdzielę, tydzień mi nie było. Pierwszy dzień wiosny, teraz okradli mi gospodarstwo. Ja pierdzielę, i co teraz ja mam robić? Ktoś to trzeba, ale to jak ja udowodnię, że ten, przecież one nie miały nadajników, o te John Deere to miały nadajniki, widzowie, że nawet jakby ktoś ukradł, to po prostu, że to jest zabezpieczone, alarmy, nadajniki, w tych John Deere'ach, w tym starym ruchocie, żółtym, to nic nie było, żadnych zabezpieczeń, siewnik, no to tym bardziej nie ma, dziwię się, maszyn jeszcze jakiś nie ukradli? Ale Fendt też nie miał żadnych zabezpieczeń? No nie mam aplikacji w sumie do Fendta, to żadnych nie miał, ja pierdzielę, okradli mi gospodarstwo. To, ale nie wzięli innych. Przecież tu można było wszystko ukraść. Może na szybko chcieli akcję przeprowadzić. Nie wiem, widzowie, musimy jakoś dojść do tego, kto to zrobił, ale. Ja pierdzielę, no już. Miał być nowy nabytek, miała być prezentacja, a widzowie, nie wiem, co teraz robić. Albo zadzwonię na policję. No nie ma! Puste. No nie wiem, kamer przecież też tutaj nie mam na gospodarstwie. No i co teraz? Nie wiem, ja pojadę, widzowie, po prostu dogramy ten odcinek, pojadę na komisariat zgłosić zaginięcie, no to traktory są sporo warte. Siewnik sam był warty ponad stówę, fendzik ponad pół miliona był warty. To widzowie, to są kradzieże naprawdę duże, to nawet jak drogie samochody tutaj, wartość tego wszystkiego była, nie wiem, 800-900 tysięcy złotych. I tu nie ma co się śmiać, bo naprawdę jak taki złodziej przyszedł. John Deere, jak widzicie, wszystko podpięte, no ale tak jak mówię, tutaj były zabezpieczenia, tu były zabezpieczenia, tam nie było. Tylko pytanie bez kamer, mogli sobie wziąć i pojechać w każdą stronę tymi traktorami, jakoś poodpalali. Tylko jak ja to teraz znajdę, jak one są może po całej Polsce już rozmieszczone, to kto to będzie widział, albo już porozkręcane. Nawet nie wiem, kiedy to było, bo byłem na wakacjach, to szkurde. Pierdziele, cały film zepsuty, widzowie. No miało być tak pięknie, dobra.